Wyobraźcie sobie wirusa komputerowego, który sprawia, że w waszej ulubionej grze zaczyna za wami podążać dwumetrowa, uśmiechnięta istota w masce. Wyobraźcie sobie też, że chwilę po odejściu od komputera okazuje się, że ta istota jest w waszym domu i zbliża się do was. Brzmi jak super koncept, prawda? To teraz pokażę wam, jak ktoś totalnie go schrzanił. A we wszystkim z tej strony Pio, a przed wami Byt 666 w Backrooms. Zanim zaczniemy, YouTube mi szepnął, że aż 1/3 z was nie subskrybuje mojego kanału, więc koniecznie zasubskrybuj i zostaw łapkę w górę pod tym filmem. A jeśli dobijemy do 200 tysięcy subskrypcji, najprawdopodobniej będę mógł dożyć jutra. Jak zapewne wiecie, strona Backrooms to strona pisarska poświęcona światu przestrzeni liminalnych i zamieszkuje ją wiele niebezpiecznych istot. Jedną z nich jest właśnie Byt 666, wirus Happy Files. Wchodząc na artykuł mu poświęcony, ukazuje nam się jego klasyfikacja. Numer bytu 666, siedlisko nieznane, klasa przedmiotowy, cechy cybernetyczny, syntetyczny, sztuczny i agresywny, a także klasyfikacja systemu IETS 4C. System IETS, Isle Entity Threat Score, to nieoficjalny system oceny zagrożenia bytów, nazwany po jednej z najbardziej znaczących użytkowniczek wiki do Backrooms, Etwile, a w zasadzie po jej postaci, E-Isle. Cyfra oznacza poziom niebezpieczeństwa danej istoty, w tym wypadku 4, byt, który najpewniej zabije cię lub śmiertelnie zrani, jeśli nie przeciwdziałasz temu w odpowiedni sposób. Litera po cyfrze zaś to wynik inteligencji bytu, w tym wypadku C. Byt posiada inteligencję ludzką, na niskim poziomie. Czym więc jest dokładnie ten byt 666? No, jak sama nazwa wskazuje, jest wirusem pochodzącym ze strony Happy Files. Stron o adresie Happy Files jest naprawdę dużo, a różnią się tylko paroma cyferkami w adresie URL. Organizacja MEG próbowała namierzyć adres IP tych stron, aby dobrać się do ich źródeł, ale wszystkie te próby oddawały adres zwrotny terminali ich własnych komputerów. Ktoś ewidentnie próbował ich zmylić. 21 kwietnia 2022 MEG udało się zdobyć jednak inny adres IP, należący do organizacji UEC, Unbound Explorers Coalition, niezwykle niebezpiecznej grupy, która powstała z odłamu MEG. Po 30 sekundach adres zmienił się z powrotem na typowy adres używany przez MEG, ale przez ten incydent wnioskuje się, że strony Happy Files mogły zostać postawione właśnie przez UEC. Pobranie pliku z bytem 666 nie jest takie trudne. Zazwyczaj podszywa się on pod zupełnie nieszkodliwe pliki, takie jak gry, filmy czy programy użytkowe. Po pobraniu pliku fałszywki na komputer otrzymamy skompresowany plik zip z plikiem tekstowym, w którym zapisane zostało: dziękujemy za pobranie programu. Mamy nadzieję, że ci się spodoba. Dziękujemy za skorzystanie z Happy Files. A także wykonywalny plik exe, wyglądający jak program, który chciałeś pobrać. Jeśli życie ci miłe, tu jest twoja ostatnia możliwość na odwrót. Po otworzeniu tego programu już zostałeś zainfekowany. Jest dla ciebie za późno. Jeśli pobrany przez ciebie program to program użytkowy, wyświetlać on będzie ikonę z twarzą bytu 666, a jeśli to gra, to po około 15 minutach gracza zacznie śledzić dwumetrowa, czarna, humanoidalna istota, nosząca białą maskę, z ogromnymi oczami i nienaturalnie szerokim uśmiechem. Gdy złapie gracza, na ekranie wyświetli się jumpscare z twarzą bytu 666, a następnie komputer wyłączy się. Problem pojawia się po wyłączeniu komputera, gdyż wtedy okazuje się, że istota przeniosła się do prawdziwego świata i znajduje się teraz w twoim domu, bardzo szybko zbliżając się do ciebie. Gdy już do ciebie dotrze, ponownie użyje taktyki jumpscare'a, aby wywołać u ciebie atak serca. Jeśli to mu się nie uda, brutalnie rozczłonkuje twoje ciało, a potem zniknie. Plik pobrany z Happy Files następnie również zniknie z komputera. Iście przerażający wirus, nieprawdaż? Przypomina wam to coś może? Nie odpowiadajcie jeszcze. Zostawmy sobie komentarze, aż przeczytamy całość tego artykułu, bo czeka nas duża analiza tego dzieła. Wręcz powiedziałbym recenzja.
Pod całym tym pięknym opisem morderczego wirusa i jego Slendermana mamy dwa logi z czatów. Log odkrycia 666.1 i 666.2. W pierwszym z nich czytamy rozmowę dwóch znajomych, Sixers77 i Warrior69420. Ich imiona to Joseph i Liam. Joseph miał chętkę na pobranie jakichś darmowych gier z internetu, więc trafił na stronę Happy Files. Oboje się zajarali, bo ta strona miała praktycznie wszystko. Joseph pobrał sobie darmową wersję Dooma, a Liam zastanawiał się nad pobraniem nowego programu do edycji filmów. Oczywiście okazuje się, że coś z tym Doomem jest nie tak. Za Josephem podążać zaczął creepy człowiek i nie da się go pokonać. Na jego ekranie wyskoczył jumpscare, a w domu zgasły światła. Chłopak zaczyna panikować. Między wiadomościami dwóch przyjaciół widzimy słowa, które pochodzą od bytu 666. Mówi on, że był tu od zawsze. Mówi o odrzuceniu przez niebo i piekło. Mówi o tym, że wzniosą się, że gwiazdy będą znakiem ich boskiej świetności i że poprowadzi ich przez mróz, przez ogień, w nieskończoną ciemność. Josephowi nie udaje się uciec, a Liamowi nie udaje się mu pomóc. Schował się w spiżarce, ale to coś napiera na drzwi. Jego twarz, jak biała porcelanowa maska. To coś dyszało, jakby miało problemy z oddychaniem, a jego ogromne oczy obserwowały go nawet przez drzwi. Dorwało mnie. Nie mogłem powstrzymać jego boskiego piękna. To zrządzenie losu. Czuję tylko radość. Pełną radość. Czuję, jak moja skóra powoli oddziela się od ciała. Zawsze czułem się w niej niekomfortowo, ale teraz czuję, jakbym był w swojej prawdziwej formie. Uwalniam się ze swojej śmiertelnej powłoki. Dołączę do jego świętego planu. Od zawsze było mi to przypisane. To tak kurewsko boli. Czuję, jakby każdy nerw w moim ciele płonął. Moja ziemska forma upada pod jego mocą. Czemuś mnie opuścił. Tak więc, tak jak widzimy, numer identyfikacyjny tego bytu nie jest przypadkowy. Byt 666 najpewniej ma jakieś powiązania z religijnymi bytami pokoju aniołów czy demonów. A ostatnia kwestia Josepha to bezpośrednie nawiązanie do ostatnich słów Jezusa przed śmiercią. Może byt 666 to ziemska inkarnacja któregoś z demonów, bądź szatana w formie wirusa, chcącego odzyskać niebieski tron i teraz zbiera swoją armię. Kto wie? W drugim logu dzieje się dosłownie nic. Nic się nie dzieje. Liam siedzi na czacie ze swoim innym znajomym i mówi, że hej, siema, przyjaciel mi umarł. Dosłownie. Mówi, że w jego domu był jakiś intruz, ratatata, a na jego komputerze pojawił się dziwny obrazek. Próbuje ten obrazek przesłać na czat, ale nic z tego. Kolega prosi go później, żeby wysłał mu link do tej strony, z której korzystał Joseph, ale Liam mówi, że go chyba pojebało i kończy rozmowę. Czyli dosłownie nic się nie dzieje. I tu kończy się raport o bycie 666. Tyle. Zastanawiacie się pewnie, czemu ten drugi log w ogóle istnieje w takim razie, skoro można go streścić w taki sposób. Hej, siema. Mój przyjaciel nie żyje. Aha. Wyślij link do tego, co go zabiło. Nie, lol. Otóż, to nie jest oryginalna wersja tego artykułu. W oryginalnej wersji mieliśmy jedną bardzo ważną rzecz. Obrazki. Dwa konkretne obrazki, których aktualnie na stronie nie ma. Na samym początku widzimy napis, że zdjęcie obiektu jest zbyt niepokojące do wyświetlenia i zostało ocenzurowane, a w drugim logu Liamowi nie udaje się wysłać pliku ze zdjęciem bytu. Oryginalnie to zdjęcie widniało na początku raportu, z podpisem "Odwiedź Happy Files". Natomiast w drugim logu, oryginalnie Liamowi udało się wysłać plik i był to GIF z powoli wyłaniającą się twarzą bytu 666, któremu podświetlają się oczy i czytamy pod nim. Joseph, czy nie czujesz mojej łaski? Nie lękaj się. Nasze przeznaczenie nie zostanie nam odebrane. Ono jest darem. Zdjęcia zostały zdjęte, ponieważ nie spełniały licencji Creative Commons, to znaczy ktoś inny posiadał prawa autorskie tego zdjęcia i nie można było go legalnie tutaj użyć. Więc zamiast zrobić jakieś nowe, oryginalne zdjęcia, po prostu je usunięto.
I mamy wielką dziurę w fabule. Czyli w dużym skrócie mamy jakąś demoniczną istotę zaklętą w wirusie komputerowym, która zabija. I tyle. To bardzo prosty koncept, który można bardzo ładnie napisać i zrobić z niego naprawdę creepy opowiadanie. Ale Byt 666 nie jest dobrze napisane i nie jest creepy. Ale ja nie jestem ekspertem w tego typu rzeczach, więc poproszę mojego dobrego przyjaciela, żeby pomógł mi wyjaśnić, o co mi chodzi. Przed wami Dr. Pio! Proszę o brawa w komentarzach! Wow. Wyczuwam zarazę. Pora ją wyleczyć. Dzień dobry wieczór Państwu. Chciałbym Państwa powitać w kolejnym odcinku Backrooms Recenzji. Dziś zajmiemy się tym, dlaczego SCP-147... przepraszam. Byt 666 nie jest, prawda, dobry. Nie jest. Otóż, moi Państwo, żeby zgłębić tajemnicę tego, dlaczego nasza tutaj kochana, uśmiechnięta biała morda jest złym projektem, musimy przejrzeć starożytne pisma dotyczące innych mord. Potrzebujemy dokumentów o żółtej mordzie, o pomarańczowej mordzie, o fioletowej mordzie, a także o innych mordach popełnianych na całym świecie po dziś dzień. Szukanie to doprowadzi nas do dokumentu, który zawiera całą prawdę. Do powiązanego z aniołami i demonami Starego Testamentu, psalmu 2, wersetów od 1 do 37. Czytamy tam: Zaprawdę powiadam wam, biała morda jest chujowa i nieoryginalna. I to jest tak naprawdę cały skrót tego, dlaczego ten artykuł jest okropny. Jest po prostu nieoryginalny. Okrutnik, no. Sonic Exe. Bandround. SCP-1471. Creepypasta. Hasz pojeby. Co one wszystkie mają wspólnego, powiedzcie mi, moi państwo? Powiązane są z jakimś programem, bądź z internetem. Coś z tym programem jest nie tak. I odbija się to w jakiś sposób na tym, kto z niego korzysta, prawda? Byt 666 też próbuje iść w tym kierunku. Tylko nie jest oryginalny. Każda z wyżej wymienionych creepypast i opowiadań ma w sobie coś oryginalnego. Albo jest to przemienienie ulubionej gry dla dzieci w horror. Albo część większej serii prowadzonej na bieżąco przez autora, który powoli traci zmysły. Albo jest to obiekt, który jest nieszkodliwy i jedynie stalkuje użytkownika bez ingerencji w jego, prawda, życie w sposób fizyczny. Albo jest to cudownie i zabawnie napisany dialog między użytkownikami forum, którzy powoli umierają z niewiadomych przyczyn. Co ma Byt 666, moi państwo? Co ma Byt 666? Co ma biała morda? Straszny obrazek i nawiązanie do Biblii. Co nie jest złą rzeczą, gdyby to było napisane 10 lat temu. Bo każda z wyżej wymienionych creepypast ma coś około 10 lat. A to zostało napisane w 2022. Prawda, ale to, że to przeruchany jak malo koncept, nie jest niczym złym. W końcu można się czymś zainspirować i zrobić to lepiej. Prawda? Czy w takim razie Byt 666 jest lepiej napisane niż taki choćby Bandround? Nie wiem, choć się domyślam. Gdybym miał obejrzeć całą filmografię Patryka Wegi, albo przeczytać jeszcze raz Byt 666, wybrałbym zdecydowanie skoczenie kurwa z mostu na główkę do Odry. Obie te rzeczy są na w miarę równym poziomie. Kiepsko napisane i próbują na siłę wywołać w widzu i czytelniku emocje. Mówię na siłę, bo autor ewidentnie nie wie, co jest uniwersalnie straszne i traktuje jumpscare jako najwyższą formę horroru. Oczywiście pomijając fakt tego, że to, co jest straszne, jest bardzo subiektywną rzeczą, ale chyba wszyscy się zgodzimy, że jumpscary nie są wysoką formą sztuki horroru. Tak, tutaj lekcja elitaryzmu z doktorem Pio, mówcie mi Tokarczuk. Weźmy dla porównania z Bytem 666 wcześniej wspomniane SCP-1471 i spróbujmy je oba streścić w jednym zdaniu, najprościej jak się da.
SCP-1471. Potwór z aplikacji, który śledzi użytkownika. Jest widoczny tylko dla niego i nie da się go pozbyć. Byt 666. Potwór z aplikacji, który pewnie jest szatanem i który zabija. A jeszcze krócej. SCP-1471. Potwór z aplikacji, który śledzi. Byt 666. Potwór z aplikacji, który zabija. I teraz powiedzcie mi państwo, co wydaje się wam bardziej oryginalne i jakościowe? Co jest bardziej prestiżowe? Co ma więcej rikczu i jessy? Napisany 10 lat temu byt, który śledzi was całe życie i nie da się go pozbyć? Ciekawy koncept. Czy może kolejny potwór, który jest wysoki, z jakiegoś powodu czarny i zabija? Jeśli twoje opowiadanie da się streścić do zdania, to jest potwór, który zabija. I nie straci to na sensie opowiadania, to jest to najpewniej kiepskie opowiadanie. Kolejną ważną rzeczą tutaj jest to, jak przemyślana jest struktura tego opowiadania, jego wątki. Początkowi nie mogę zarzucić nic złego. Bardzo podoba mi się rozpoczęcie wątkiem tego, że to może być wirus, prawda, zrobiony tak naprawdę przez wrogą organizację. Ale oczywiście zapominamy o tym wątku akapit później i nie ruszamy go nigdy więcej. Chyba że rzeczywiście to UEC zrobili byt 666. Czy to oznacza w takim razie, że UEC stworzyli szatana? Dzwońcie po Bogdana. Za to tak jak podoba mi się początek, to koniec jest okropny i znowu wrzuca wątki tam, gdzie nie trzeba. Pierwszy log jest bardzo ładnie i naturalnie napisany. Mimo że jest to nadal kopia Sonic X, tylko że ze Slendermanem po operacji plastycznej w roli głównej. Ale ponownie, dostajemy tu wątek, który nie zostaje rozwinięty później ani trochę. To tak jakby autor, najebany, pisząc to na początku, stwierdził, że to będzie wirus zrobiony przez złą organizację. A potem zżygał się po wypiciu szóstej Maryjki i stwierdził, że to jednak dzieło szatana. No i oczywiście nie zapominajmy o tym ostatnim logu, który brzmi jak... Hej, mój przyjaciel umarł. Przykro mi. Ej, patrz, straszne zdjęcie. No właśnie, moi drodzy. Straszne zdjęcie. Większość wcześniej wymienionych creepypast ponownie ma jedną cechę wspólną, a mianowicie straszne zdjęcie. Problem pojawia się jednak wtedy, gdy jeśli usuniemy straszne zdjęcie, to nagle creepypasta przestaje być creepy. I może 10 lat temu creepy obrazek albo jumpscare był obowiązkowy do zrobienia czegoś strasznego w internecie, ale w pewnym momencie ludzie doszli do wniosku, że to nie zawsze tak działa. Niestety niektórzy o tym zapominają. I teraz, po usunięciu obrazka i gifa z creepy tekstem, log drugi bytu 666 przestaje mieć sens. I jedyne co nam pozostaje, to dzieciak, który tuż po śmierci swojego przyjaciela, prawda, idzie mówić o tym swoim znajomym, bo znalazł straszny obrazek na jego kompie, którego nawet nie ma w raporcie. Tak więc, byt 666 to ciekawa próba wykorzystania starego schematu creepypasty w formie bytów backrooms. Jednak okazuje się być to tylko podróbą czegoś, co kiedyś zadziałało, ale w rzeczywistości pozostawia nas tylko ze śmieszną, uśmiechniętą białą mordą z wciśniętym na siłę motywem o aniołach i demonach. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli zgadzacie się z moją opinią. Zostawcie łapkę w dół, jeśli nie macie gustu. A także zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie słuchać profesjonalnych opinii dotyczących pisania rzeczy w internecie z kompetentnego źródła. Czyli z mojego źródła. Ja jestem doktorem. Ja jestem profesjonalistą tutaj. Ja jestem profesjonalnym profesjonalistą. Tak więc, to by było na tyle z mojej strony. To był byt 666 i jego niekompetentna próba ożywienia starych creepypast. Ja jestem Dr. Pio. Do usłyszenia niebawem.